Witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Open Encounter from the Deep. Postanowiłem jednak trochę poszukiwać, bo no, zazwyczajnie w świecie mam dość. Okazało się, że jednak było dwóch obcych. Jeszcze jeden Aquatoid i jeszcze jeden Lobsterman z żywych. W związku z czym postanowiłem cheatować i zedytowałem sobie ich, że mieli Fatal Wounds, w związku z czym właśnie umarli. I przechodzimy do ostatniej, trzeciej misji na Tileth, ostatecznej. No i będziemy tutaj zmierzać do bardzo określonego celu. To znaczy, będziemy chcieli dostać się do... o Jezu... Będziemy chcieli dostać się do cholery, do krypty ultimatywnego obcego. Czy mi się to powiedzie, nie wiem w chwili obecnej, ale będę próbował. Także cóż, Szymon nie ma, tak, i to jest dla niego za ciężkie. A tutaj amunicję zabierzemy wirusowi. W tych disruptorach nie ma amunicji żadnej. O, ale w tych jest. Okej. Okay. Czyli opróżniamy amunicję, żeby mogli ją sobie wziąć. O. Tak. W tym jest jeszcze jedna amunicja. A tu już nie ma więcej. No dobra. Czyli oficjalnie zebraliśmy dość broni, żeby sobie jakoś poradzić. Jednej osoby pozbawiłem chyba... A, Alt się nie obudził na misję. No trudno. No cóż, nie będzie łatwo w efekcie, ale postaram się sobie poradzić. Więc zaczynamy level 3 final. Okej. No to pędzimy mojego Colacantha. Już widzę... Tutaj, delikwentów. Oczywiście, gdybym bardzo chciał, mógłbym to zrobić w taki sposób, że... prawda... Mógłbym to zrobić w taki sposób... Ej, no ja tak mam 42. W sumie warto by było wysadzić tą ścianę. Akurat ktoś umarł, jak miło. I starczy tajemniców, żeby cię rozbroić. To też dobrze. Co ja miałem mówić? No, jesteśmy w ostatniej misji, najważniejszej, w związku z czym moim planem jest dotrzeć do komnaty ostatecznego obcego. Żeby go wyryćkać w tyłek, w dużym skrócie. To będzie mój plan. Więc tuptam w tym celu. Wszystkimi. Staram się nie dotuptać za blisko, żebym mógł zabić tego frajera. Jeszcze. Tup tu rup tu rup tup 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 tu rup tu rup tup tu rup tu tup tup. I don't need your love. Nie pamiętam, czy tu będę używać mocy psi, ale raczej nie. Raczej nie. Więc przekonamy się w najbliższym czasie. Tutaj ten tankulaty powinny być głównym zagrożeniem. No, dzień dobry panu. Dobrze, że się pan nawinął. Wirus... Może nie wirus, niech będzie Wojciech najpierw. O, Squad Leader, jak miło. Dobra, no to skoro Squad Leader, to robimy tak. Bardzo zacnie. I teraz tak, musicie przepuścić tego Colacantha. Dostałem właśnie SMS-a i zapomniałem się odpiąć, przepraszam was. Zapomniałem się odpiąć od swojego systemu powiadamiania. Okej, save. Raczej nie.
Jest to o tyle prosta mapa, że tutaj są same pomieszczenia. Po prostu tego rodzaju. Więc tak naprawdę jedyne co muszę robić, to puszczać przodem Kolakantha, żeby mi wypatrywał potencjalnych zagrożeń. I reszta frajerów będzie po prostu szła. O. Kliknąłem nie tam gdzie trzeba, ale bywa. W tym przypadku nie ma drzwi, ale raczej nie. Ciekawostka jest taka, że ostateczne misje zawsze mają ten sam rozkład, prawda, ten sam rozkład pomieszczeń. Więc akurat tutaj zaskoczeń raczej nie przewiduję, ale zapisywać tak czy owak będę. Tak na wszelki wypadek. I kolejne drzwi do rozwalenia, abym mógł tam wprowadzić Kolakantha właśnie. Więc zrobi to Ewelinka. Oj, może nie. No dobra, to w następnej turze rozwalam te drzwi. Kiedy on sobie stoi z daleka. Bo, no, jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć tutaj przynajmniej jeden pojazd, nie? Po prostu. Oj, krzywo. Tak, tak. Tak i tak. O, wysadzamy w ten sposób drzwi, żeby mógł przejechać. Dobra. Na razie spokojnie. Teraz z kolei nie pamiętam, w którą stronę labiryntu trzeba było się udać, ale zgaduję, że tutaj. Chyba tutaj. Mam wrażenie, że tutaj. Przekonamy się niedługo, jak sądzę. Tuptajcie, obywatele. Jest i Deepan. Okej, panie Deepan. Ty chamanie! Nie będzie tak, nie będziemy się tak bawić. No dobra, żeby on przeżył, to musiałbym... Może zrobimy tak. Jest Ewelinko, znowu będziesz moim rakietmistrzem. 4, 5, 6, 7. Fuck! Nie o to mi chodziło. Kurde, i za daleko zrobiłem save'a. Głupi jestem. No dobra, sorry. Tak to jest właśnie, jak się chce, żeby wszystko poszło perfekcyjnie i jest ciężko. Dobra, to teraz tak. Ewelinko, wybijasz drzwi ponownie. Okej. Przeładuj.
byście byli bliżej, to tutaj cię już. Wesoły odgłos tuptania przy okazji. Głupia z twojej strony, panie, ale cóż, twój wybór. Dobra, który to taki? Przyznawać się. Dobra, mamy tutaj Lobstermana. I jest i Deep One. Okej. No to... Tak, wirus został z tyłu. Ewelinko. Ewelinko, poprosimy tego pana. Niech ten pan się zdenaturyzuje sam. Uparte. Dobra, trudno. Przynajmniej niech będzie na widoku. Ciekawe, czy udałoby mi się... No tak właśnie przypuszczałem, że raczej nie. A jednak. To tu gdzieś jeszcze jest Deep One. Drugi. Czyżbym poszedł w złą stronę? Chyba tak. Nie strasz? Okej, nie to nie. Chyba jednak poszedłem w złą stronę. A, to już nie masz tajemniców, okej. No dobra, czyli ty będziesz wracał w następnej turze. No trudno. Podprowadźmy was bliżej. Akcji. Czy jednak w prawo powinienem był wychodzić, ale dobrze jednak, że się tym zająłem, bo... no, alternatywa byłaby trochę słaba. Oczywiście jest ryzyko, że teraz wylezie tentakulat, ale na szczęście się to nie stało. No dobra, to teraz tak. Musimy zauważyć ciebie i musimy zauważyć was. Okej. No to priorytet numer jeden. Ciebie trzeba uśpić, panie. Do końca. No i co ty robisz? Ciebie trzeba uśpić do końca. O! A was trzeba potraktować rakietą, znaczy torpedą, co ja gadam. Tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cholera! Jakim cudem mi go złapało? No dobra, może to nie pora na świrowanie, tylko po prostu będę szedł. No. Ech. Po prostu będę szedł piechotą, bo nie widzę tutaj nic rozsądniejszego do wykonania. Byłoby naprawdę miło mieć wprawdzie tamtego. A, tamtędy mam iść, okej. Byłoby naprawdę miło tam mieć wprawdzie tego kolakanta, ale no niestety zjebałem. A z drugiej strony też nie bardzo chce mi się dealować. No i co, i co? Dobra, to zanim podejmę jakikolwiek ruch, bo zaczynam wchodzić w
ryzykowne rejony, to najprawdopodobniej będę szedł w systemie łańcuchowym, to znaczy Chippy będzie szedł pierwszy. O, a reszta będzie jakiś dystans za nim. A to jedyne rozsądne rozwiązanie, jakie w chwili obecnej widzę. Tak dla świętego spokoju, może z Michałem naraz będziesz szedł. Okej. Nie stójcie tu jakiś dystans z tyłu. Duża ilość otwieranych drzwi mnie pociesza. No dobra. Ponownie Dewdit. So far so good. I so far so good. Okej. Czyli radzimy se. Na chwilę obecną. Michał, idź. Za Chippym. Oczywiście to się może bardzo źle skończyć, jeśli tu są tentakulaty, a raczej są. Bo za mojej pamięci właśnie w tej misji było ich najwięcej. Co i co? Jeszcze żyjemy. Deal with it. Dobra, Michał, idź przodem, bo ty masz więcej time unitsów. Aaaa, i są. Dobra, to tak, schowaj się. I teraz Chippy będzie cię musiał ratować. Dlatego on ma tu drzwi otwarte. Jeden, dwa, trzy. Seriously? No nie wiem, jak wiem gdzie stoi, to równie dobrze mogę cheatować, no ale tak trochę nie fair. Powinienem był przeładować, no ale już za późno. A, bo Chippy nie ma dość energii, żeby tak łazić i zasuwać, to wiele tłumaczy. I Szymon zablokował wirusa w drzwiach. Ale Michał już nie postąpi kroku. Nie masz energii. Też nie masz energii. I jemu zabrakło tajemniców. Ach, zobaczymy co się stanie. No dobra, so far so good. Teraz tak, to tak się wysforował do przodu. Ignus. Niech idzie Ignus. A kto to? Cóż to za pan? Ile? 38. Dobra. To śpi. Dobra. Póki co jest bezpiecznie. Oczywiście póki co jest tu słowem kluczowym. Nikt nie usnął?
nikt, to dobrze. No to dupa zbita. No dobra, trudno. Będziesz musiał go widzieć w takim razie. Przykro mi. Będzie kolejny ech. Dobra. Ignos. Michał się odsuń, żebyś mi nie usnął przypadkiem. Okej. Dobra. Przez które drzwi? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Na razie stójcie tak. Na wszelki wypadek na innym slocie, bo to już się zaczyna robić bardzo groźnie.